z buta. Kurwa! Tak jest! Nie była to najczystsza interwencja, ale intencje moje były jak najczystsze. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest już chyba 6 odcinek gry Call of Duty Finest Hour, kochani. W poprzednim odcinku, no, dokończyliśmy wszystkie misje w tym Aknem chyba. W każdym razie w mieście niemieckim. Teraz, z tego co wiem, przenosimy się do Belgii. Chyba jest bitwa teraz w Ardenach, ale mogę coś pomylić. Być może znowu będą Niemcy, zaraz zobaczymy. W każdym razie mamy nową postać. Więc kochani, bardzo możliwe, zobaczymy jak skończymy ten odcinek, Belgia była, zobaczymy jak skończymy ten odcinek, ale bardzo możliwe, że jest to przedostatni odcinek tej gry. Bo zostało nam chyba 4 misje. Tak, co teraz gramy, zajmie nam dużo, więc jestem ciekawy, ile my zrobimy w tym odcinku, czy tylko tę misję. Więc no, zobaczymy, ile nam zajmie ta misja, bo być może zdążymy zrobić jeszcze następną, no to wtedy jestem przekonany, że następny odcinek będzie ostatnim. Ale wszystko się teraz okaże. Dobra. Jesteśmy samym jakimś tam i zapierdalamy. Ta misja będzie trochę mieszana, czyli będziemy trochę w czołgach, będziemy w czołgu, trochę będziemy też na nogach. I to jest, no, to jest pierwsza rzecz, którą wiem o tej misji, druga, że jest w chuj ciężka. Trzecia, że to jest prawdopodobnie jedna z tych misji, gdzie my musimy jakąś gargantuiczną ilość czołgów zniszczyć za pomocą rakiety. To na sam koniec chyba będzie taka bolesna, kurwa, przeprawa. Ale to być może mi się coś jebie. Zobaczymy jeszcze to ostatnie, bo to ostatnie to tak średnio pamiętam. Oho, czy ja dostałem ostrzy? Nie, ja po prostu tak źle skręciłem. Czemu wy nie strzel... Ach, kurwa, teraz stanął. Jakieś spadki klatek, no tak, bo to jest bardzo wymagające graficznie. To, co teraz widzimy. My zniszczyliśmy? Tak, tu zniszczyliśmy, ale tu kolejne dwa przyjechały. Urwa, co jest? A skąd ja dostałem obrażenia? Halo, no i znowu jest... No Jezu, zacięcie. Dobra, jestem na jednym poziomie. Teraz mogę strzelać. Gdzie tu? Gdzie? A no, przyjebał. Ale te czołgi są teraz silne. To nie jest to, co w Stalingradzie, kurwa. Ty! Chyba cię pojebało, synek. A przepraszam, a kiedy ja uzyskam słuch? Chyba, że to moje... To chyba moje słuchawki były. Nie wiem, zobaczymy na tym, na nagraniu. Bo jeżeli ja mam problem ze słuchawkami, to tylko ja to słyszę. Więc być może wy normalnie wszystko słyszeliście.
Wysnajpimy sobie typa. Akurat wierzę, że tak jak nasze NPC-ty nie są do końca pomocne w takiej normalnej walce w zwarciu, o tyle chyba jako czołgi będą trochę bardziej pomocni. Tak mi się coś wydaje. Dobra, on już prawdopodobnie tak. N12 arrive deployment area. No dobra. To co my w takim razie mamy robić? Co? Na razie nic. Musimy, o nie, znowu bronić M12. Całe ostatnie dwa odcinki broniliśmy M12. Widzę, że jadą. Kurwa, i weź teraz tak się baw, jak do każdego trzeba 4 razy strzelić. Wcześniej był strzał maksymalnie 2. Teraz 4. Poziom trudności w Call of Duty. Tak samo jak w met... O, no dobra, nieważne, ten jedna hita padł. To jest jednak dosyć losowe. No dobra, to gdzie my? Let's get moving. Do Tillet. Tillet, który jest chyba za tym wzgórzem. Czołgi magicznie znikają, dzięki czemu my możemy jechać. Ale też zniknie. No nie, ale możemy go przypychać. Dobra, ale też się nie będę bawił za długo w to. Lecą samoloty, ale czyje, kurwa, bo to... Czy ja mogę? Dziękuję. To też nie jest do końca powiedziane tutaj, kurwa. No, widzę. O, jaki mamy nowy karabin? A, bo tamten był rosyjski, to tak. No ten może być rzeczywiście trochę inaczej brzmiący. Kurwa, będę się bawił tam. Dobra, panowie pancerni. Znaczy, mam nadzieję, że jeszcze jest ktoś tutaj poza mną. Nadzieja matką głupich. Zapierdalamy sami w takim razie. Flak 88, dobra. Tutaj gdzieś strzelasz, tak? Dobra, ja ciebie znajdę. Procesuj do Tilletów. Kurwa! Ja pierdolę, ale mi tutaj fruwa cały ten ekran. Naprawdę, sterowanie w tej grze to jest kurwa kara piekielna, ale jeszcze nie wiem do końca za które grzechy. A ty tutaj czego, kolego? Dobra, kurwa, to zjadę cię. O, kolegów wezwałeś, tak? Dobra, na razie chyba w miarę czysto, nie ma żadnych wyrzutni. Jeżeli są, to są zajebiście nieskuteczne. No, też nie ma co się bawić. Kolejny flag. Chyba. Nie wiem, on strzela do swoich. Jeżeli tak, to był kolejny flag. Strzelał do swoich. Z ciebie zostanie zaraz flag. Dobra. Procesujmy dalej. Tam dostałem jakiś ostrzał, więc się trzeba trochę wycofać na drogę bardziej. Kto? O, kolejny flag. Super przeleciał, na pewno. Tak działa fizyka. Wiemy to przecież wszyscy nie od dziś. No dobra. Gdzieś tam dalej jest ten Tillet. Zgaduję, że jak będziemy w mieście, to już wtedy zyskamy kontrolę w nogach. Ale póki jeszcze jedziemy, no to... No to jedziemy. Kurwa! No jeszcze tu strzelają. No jeszcze się tu wyłamał jakiś jeden burak. Dobra, wiem, że nie ma sensu do nich strzelać tutaj, bo to absolutnie nic mi nie da. Ale o kurwa, dobra, zabij go szybko, bo tu jeszcze ktoś coś. Tutaj chyba co? Tak, tu jest 88. Kurwa, no tak, nie trafiłem, na pewno. Jak bum, kurwa, cyk, cyk. Dobra. Zdążymy się szybko zregenerować, lecimy dalej. Akurat wy to mnie gówno obchodzicie tutaj.
Jak daleko jest Tillet, wy mi lepiej powiedzcie. Jak daleko? Nie chcieliście mówić, to nie. O, to wygląda jak zarys miasta. Bardzo możliwe, że jesteśmy. Tak jest, dojechaliśmy. No i jeszcze to nie jest... musimy 3,88 zniszczyć. No tak, bo lepiej w czołgu niż na nogach. To jest logiczne. Przecież logika. Na poziomie, kurwa, pękniętego balonika. Aha, dobra, to niżej w takim razie. Zobaczymy, kurwa. No tak, spoko. Dobra, dostał. Aha, tu jest... O, dobra, nieważne. Kurwa. Dobra. Pierwszy flag zniszczony. Dawać mi dalej. Dawać mi, kurwa, dalej. Co nasze? To nie są nasze czołgi. Ni kurwa chuja. O Jezus Maria, dajcie mi się schować. A ten tu, a kolego. O kurwa, no siema, przypomniałem ci o tym, że istnieje, co? O Jezu, i tam wyjechał, no perfekcyjnie, kurwa, perfekcyjnie. Dobra. Tamten tutaj już nie wyjedzie, nie ma nawet takiej opcji. Nie ma opcji, żeby miał opcję. Ja sobie teraz troszeczkę podtajam, podpoczywam. Czesnot nie widzę, flaka nie widzę, flaka, flaki są tam. Dobra, niech to się zregeneruje jeszcze, mi się nie śpieszy absolutnie. No. No dawaj, kręć tym, dobra. Kręć gąsienicę. Siema. O, jak ktoś tu w drzewko pierdolł. No, teraz już, kurwa, nie. Dobra, to powinien być kończący strzał, tak jest. Dobra, jeszcze chwilkę teraz podpoczywajmy. Zaraz sobie ruszymy na miasto. Czy można drzewa tutaj? Drzewa nie istnieją, kurwa, zaraz jak moje życie. A tutaj nie można ich jakoś wysnajpić, czy coś? Chyba raczej niekoniecznie tu... O, a kto tu się chowa? A kto tutaj się chowa? O, ty. Przepraszam. Mam nieopisaną bekę z tego wszystkiego. Dobra, niestety, trzeba zniszczyć każdy czołg, tak właśnie, kurwa, tak się bawiąc. O, dobra, na dwa hity padł. To jest jedyna chyba gra, gdzie nie opłaca się strzelać w gąsienicę, tylko właśnie... O, nie, proszę, nie, ty gówno, ty kurwo, ty gównie, ty jebana kurwo, ty kurwa, ty gównie. Nawet nie wiem, kto mnie napier... Dobra, widzę, umrę, kurwa! Od początku cało pierdolono, jebano, zajebano, zażygano, zapierdolono, zachujono, kurwa, misję. Załóżmy na oko, że jestem dokładnie w tym samym momencie, w którym byłem przed śmiercią. Ciężko powiedzieć, po prostu zniszczyłem trochę czołgów i pierwszego flaka. Można powiedzieć, że jestem w tym samym miejscu, myślę. Oho, kolejny czołg. Dobra, czołg na szczęście strzela. Ty coś za mną strzela, mam nadzieję, że to ktoś ode mnie, a nie ktoś przeciwko mnie i po prostu jest chujowym strzelcem. Czy to jest... Tak, to jest flak? Dobrze. Tak jest. Anglej. Amerykana, czy tutaj coś się dzieje? To są nasi! Dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Tak, koleżko, ty tutaj sieć i ja tutaj... gdzie? Ja tutaj poszukam kolejnego flaka. No, na daleko to, kurwa, szukać flaka nie trzeba. Dobra. Gdzieś pewnie mam stanąć, co? Trzech gunnerów. Czy chodzi o tych gunnerów? Bo jeżeli tak, no to trochę XD, bo zacząłem sam ich eliminować. A tak, prawdopodobnie chodzi o nich. No strzelam, kurwa, ma...
co jest? Park and clear building. Czyli co? Czyli tak nie mogę go zabić, tak? Oczywiście. Napierdalam w niego najcięższą artylerię, jaka tylko może być. Jak się wychodzi z czołgu? Gdzie ja mam wyjść z czołgu? Dobra, to nie było potrzebne. Jak ja mam tu wysiąść? Gdzie jest parking dla mnie przygotowany? O, to wrogowie akurat. Park and clear building of machine gunners. A czemu ja nie mogę tego zrobić z czołgu? Bo zapytanie moje brzmi. Dobra. To kurwa park. Co ja mam? Ja mam Gris Gana! O kurwa, jasne, upodlcie mnie. Dobra, to chodźcie, tylko czemu nam pokazuje... Aha, że miałem tu zaparkować, tak? Cały czas jakby. Co ja mam oprócz Gris Gana? A, nie mam żadnej innej broni oprócz Gris Gana, no... rozkosznie. O, a kto tu wygląda przez zamknięte drzwi? Wszedł, choć drzwi były zamknięte. Znam z Biblii. Nie można go zabijać po raz kolejny. Bóg by się wkurwił. Tak, chcę P40, bo ja nie mam innej broni. A gdzie tu? A gdzie tutaj? Niecne skurwisynki. O kurwa! Ja nie mam apteczki jeszcze żadnej. Siema. Koleżko! To, że ja nie mam apteczki, nie oznacza, że trzeba mnie traktować jak szmatę. Czym na pewno chcieliśmy tędy wyjść? Chyba niekoniecznie. Co? Tu nie leży apteczka jakaś? Oczywiście, że leży. A czy wy możecie ruszyć na przykład pizdy, wykupię cwe... Mam apteczkę, dobra, zajebiś. Angle, skąd idzie Angle? Stąd! O nie! Jeden ziomek od nas nie żyje. Not good. Not good. Kurwa, Gris Gan jest dobry. Wow, nie sądziłem, że akurat Gris Gan będzie tym karabinem, który będę mu powiedział. A co tu mamy za plecak? Kurwa. Dobra, tam jest jeszcze jeden machine gunner. Odsuń się ziomek. Z buta. Kurwa! Tak jest! Nie była to najczystsza interwencja, ale intencje moje były jak najczystsze. Okej, okay, czyli dalej co, jedziemy? Super. Nie mogę się doczekać, aż zasiądę ze starami z czołgi i będę pierdzić. No jak na to czekam, aż będę mógł jeździć. W chuj, czekam. Tu mogę jeszcze otworzyć, coś ciekawego będzie, czy to takie kolejne drzwi, które mają mnie wkurwić, bo na przykład tylko tu stracę coś. O, nie, tu mamy bardzo dobry widok na wrogów, których zaraz będziemy musieli się pozbyć pewnie. Amerykana! No dobra, tam jeszcze ktoś idzie. Nie wiem, czy jest sens, kurwa, ich chcę atakować. Bardzo możliwe, że to jest nieskończony spawn. Mamy to załadowane? Mamy załadowane, dobra. Tutaj? Nie tutaj. To kto? Już wiem gdzie, już kurwa wiem gdzie. Już mi tu kolega wytłumaczył. Przydałby się jakiś kurwa save. Bo to jest moment, w którym jak ja umrę, to zaczynam od nowa. Cały odcinek, który teraz widzicie, bym musiał kurwa od nowa lecieć. Bardzo bym nie chciał. Jak ty strzelasz? Parker, co tu się dzieje? Chcesz opowiedzieć o tym? Może ktoś pomóc, kurwa? Nie, spoko. Wiecie, coś kurwa chcieli. O! Tośmy se kurwa pogadali. Jakaś apteczka, nie? A, to spaczka. Jest i checkpoint, tak kurwa jest.
Dobra, to była pierwsza część miasta, z tego co wiem. Bo tu jest napisane, właśnie, jest nawet zresztą napisane druga część miasta, no to kurwa zabawa. Dobra, wy nie macie akurat żadnych panzerszreków, co nie zmienia fa... O, ho, się wybrałem. Dobra. Czy coś tu jest mimo wszystko innego, co może nas zranić? Jak na przykład moja była. Nie, na przykład chodziło mi o rzeczy gorsze, na przykład wyrzutnia pancerna. Dużo złych żartów się nawinęło w mojej głowie, ale żadnego nie powiem. Mam jeszcze troszeczkę honoru. Dawaj, tak jest, dobrze. Czy coś nie? Nie, tutaj chyba po prostu artyleria strzela, że to tak wybucha. No dobra. Swędzi nos, dobra, już jestem gotowy. Jak mam podrapany nos, to ja mogę teraz rozpierdolić cały świat. Tyle jest open now. A tu co? Co? Skąd? Gdzie? Who you? Tak, na pewno trafisz, masz kurwa lunetę przecież w jebanej wyrzutni rakiet. Trzeba mieć kurwa oczy nawet w dupie, bo nigdy nie wiadomo skąd jakiś mały piksel przyjdzie z wyrzutnią rakiet i cię rozpierdoli. O, no albo duży piksel. Duży piksel typu flak. Oskuruję ci flag. Nie, nie powiem tego. Nie. Lecimy do drugiej części Tiletu. Która jest już przed nami. Tam chyba był nawet już jakiś czołg. Te. Dobra, pierwsze. Co tutaj za kilka rakiet poleciało? O ja pierdolę. Co mamy zrobić? Zniszczyć flaki. Dobra, flak jeden tutaj jakiś na kurwie. Pewnie jak go zniszczę, to zaraz będą czołgi jechały. Tak było z pierwszym flakiem. Dobra, tu gdzieś drugi strzelał. Za tym murkiem będzie zaprawdę. Dawaj. Dobrze. No i gdzieś, kurwa, tutaj będzie kolejny. Tam chyba jest czołg, co? To jest nasz? Nie, absolutnie nie. Laga się obudził. Mam nadzieję, że za późno. Co on robi? On chciał mi pokazać, jak bardzo nieobliczalny jest i zginął. No więc chyba jednak jest trochę obliczalny. Siema. Urwa. Dawaj. Gościu, oj mnie wkurwiesz już. Tak jest, sam się zniszczy. Mega. No dobra, a ten, a coś, a tutaj, nie? Niekoniecznie? Dobra, to niekoniecznie. Tu jest flag, ja dostaję, kurwa, strzał. Nie wiem, skąd flag zniszczony? Second floor, ja chcę wiedzieć, skąd mi tutaj rakieta jakaś leci. W anti-tank soldiers remain. A może by się tym piechota zajęła, a nie czołgi, kurwa. Skoro to jest anti-tank, to chyba nie tank powinien, kurwa, tym się zajmować. No jednego to widzę. Ale to nie był on. To muszą być konkretni. Mateusz. Mateusz. Co ty tu robisz? Skąd ty się tu pojawiłeś, chłopcze? Tutaj będzie już was widać, bo ja się boję tak mocnie wychylić, kurwa, chociaż no dobra, ja i tak, że tak powiem, najpierw idzie przód czołgu, a dopiero później góra, którą ewentualnie możemy strzelać. Park tank, dobra. Dobra, zaraz go zaparkuję. Pana szkoła. Bardzo to było zabawne.
Mogę. No tak, muszę tu wjechać, kurwa, mam tu miejsce parkingowe przecież. Tu jest koperta dla takiego zjeba jak ja. Dobra, wreszcie. No dobra, schowany czołg, schowany czołg. Let's get them. Jest dróżka. Kurwa, możesz mi zejść z mojej dróżki? O ci jebne. George, wypierdalaj mi stąd, dziękuję. Aha, dobra. Otwieram mi granat. Kurwa! Ale to było frajerskie gówno pierdolone. I co od tamtego momentu? Tak. Kurwa, tak. Dobra, znowu załóżmy, że jestem w miejscu, które powinno być, kurwa, tym miejscem, w którym byliśmy wcześniej. Z racji tego, że wczytaliśmy save'a, no bo zginęliśmy, to mamy tylko tę jedną broń, z którą zaczynaliśmy. Nie mamy żadnej apteczki. Dobra. Teraz się nie nabiorę. Teraz jesteś dziwko, widzę cię. Widzę cię, ale no nie dosięgnę cię w żaden sposób normalny. No właśnie. No właśnie, Shirley. Rwa! Dobra. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże! Dobra. Siedzimy w środku. Spokojnie. Kurwo! Jeszcze strzał. Rwa! Dobra, on się nimi zajmie. Nie chuja, zestra się! Nie zajmie się niczym. Nawet pewnie domem by się nie zajął, co? Żona by cię zostawiła. Jak ten Sanders? Żona cię rucha się po kątach? A co się dzieje z moją bronią? Co się dzieje z moją bronią? Halo! W niebo wzięta została moja broń. O, Sandys nie żyje. No cóż, czyli twoja żona będzie się mogła ruchać na boku za darmo, bez żadnej obawy, że coś się jej stanie, bo nie żyjesz. Zresztą, co byś ty mógł zrobić? Dobra, czemu ja się zajmuję jego żoną? Gówno mnie obchodzi ta suka. Kiedy to nagrywam, jest dzień kobiet. Dobra, George, wyjebuj, tak jest. Ja tutaj się wyjebuję do środka. A zupełnie niepotrzebnie, bo nie ma tutaj żadnej sztuki amunicji. Aha, widzę cię, biała małpo. Kogoś tam zabiłem. Spróbujmy może jednak MP40, mi się wydaje trochę bardziej celną bronią. No i co, i kusi, żeby się tu przejść. O Jezu, wjebałem się do pokoju. Przepraszam najmocniej, jak kogoś obudziłem. Powinien być jakiś ja chcę do domu, George, wyjebuj! George, kurwo, chciałem się schować do pokoju, a ty mnie nie mogłeś wpuścić. Jeszcze jeden, gdzieś jest foja. Ci kurwa foja zaraz. Jestem w bardzo brzydkim stanie psychicznym w tym momencie. Czuję się, jakbym przeżywał koszmar na żywo. Nie mógł się z niego wybudzić w żaden sposób. Wyjdź, Niemcze. Zmierzmy się w końcu. Niestety moi wszyscy znajomi albo nie żyją, albo są cipami. W większości są cipami. A więc tu jesteś. Anti-tag clear. Ale dalej słyszę ludzi. I dalej nie mam apteczki. To może, co ja mam dalej zrobić? Pan zeszek. O nie, to jest ten tank atak? Ja nie mam przecież HP? Błagam, błagam. Tak, jest apteczek 3. Dobra. To jest to, co ja mówiłem, że tych... O, to może pan zeszek by mi się przydał. Aha, to jest ammo, dobra. Kumam. 15. Teraz będzie najebywało tych czołgów. Zawrotna ilość.
A my wszystkie musimy wyeliminować za pomocą Panzer Shreka. To jest jakaś zadośćuczynienie za te wszystkie misje, gdzie to my byliśmy atakowani Panzer Shrekiem. Mam nadzieję, że... O kurwa. Nie wiem, jaką mam nadzieję. Mam nadzieję, że przeżyję to przede wszystkim. Ja pierdolę! Mam nadzieję, że to nie jest tak, że oni mogą szturmować ten budynek. Ty, ile ich tu najebało? Mam nadzieję, że też, że ludzie tu nie będą szli, tylko same czołgi. Jest Panzer Shrek. Ja używam, kurwa, może mi w to nie uwierzycie, ale ja używam Panzer Shreka, żeby repelnąć ataki czołgów. Nie wiem, ile mam HP. Boję się trochę wychylać. To jest mur, debilu, pierdolony, głupku. Tak, więc to jest cudowna misja. W pojedynkę, kurwa, musimy niszczyć czołgi. To już jest chyba trzeci. Czwarty. Dobrze. Dobrze, niszczmy, nie zadawajmy pytań. Nie zadawajmy pytań, póki nam tak dobrze idzie. A dobrze nam idzie, bo żyjemy. To nie jest cecha stała. I tak długo, jak długo jest stała. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Tak długo, jak długo dla nas jest stała. Tak długo jest, kurwa, dobrze. Przecież ja za tą misję powinienem dostać, kurwa, rozgrzeszenie wieczne. Nie mam pojęcia, ile my już tych czołgów wyeliminowaliśmy. I nie jestem też w stanie powiedzieć, jaka to jest ich część. To jest połowa, początek, kurwa, 1/4 czołgów. Czy może końcówka? Wątpię, żeby to końcówka była. Dobra. Dobrze, że one na hita padają. Kurwa, jak dobrze. Ja się nie dziwię, że oni tak często używali Panzer Shreków. Dobra, ładuj. Gdzieś tu granat słyszałem. Chyba mi się pojebało już po prostu. Tank atak repelet. Nie wiem, co powiedziałeś, ale tak. Co mam dalej robić? Remoto. Jak to trzecia część miasta? Przecież ta misja już trwa z pół godziny, kurwa. Jak ja umrę, to w którym momencie niby będę żył? Błagam, jak wsiądę, żeby był checkpoint chociaż, jeżeli naprawdę będę musiał jeszcze raz takie coś przeżywać. Zamknę ze sobą drzwi kulturalnie. Ja pierdolę. Tak, checkpoint. Dobra. Tak to ja mogę lecieć. Tak to ja mogę lecieć dalej. Ależ ta zima nam się, kurwa, dłuży w tej grze. Dobra. Lecimy. Chyba wszystkie czołgi wyeliminowaliśmy, które mogliśmy, co oznacza, iż nie powinny nas żadne atakować. Taką nadzieję posiadam głęboko w sercu. O Boże, coś tu cały czas wybucha. Nie wiem, czy to do mnie, czy koło mnie. Karabin raz strzela szybko, raz wolno, to też jest dziwne. To jest w sumie śmieszne, że taka rakieta z Panzer Shreka jest w stanie zniszczyć jednym strzałem czołg, a taki czołg, drugi czołg jest w stanie zniszczyć czterema. O tak, zejdźcie się. O Jezu, o Jezu. O Jezu, jak pięknie. Ktoś będzie jakiś easter egg typu Panzer Shrek? A, tutaj jest. No tak, dawno nie było. A, tu jest kolejnych dwóch. Dobra. Dobra, jest dobrze. Trzecia część miasta. Kurwa, jakie miasto wielkie. Ja myślę, że w tej grze zyskało zupełnie nową wielkość. O, drugi. No tak, kurwa. Bo stać ich, to sobie stawiają, kurwa. W Sims na kodach grają. Napierdalają wszędzie te wyrzutnie. Bo mogą, kurwa, mogą. Co jest? Cztery czołgi? Dobra, czołgi to jestem w stanie chyba zniszczyć jeszcze. Żeby mnie nie pojebało. Jest cicho i wyjątkowo za cicho. Jeszcze nie dostaliśmy nawet żadnych na kompasie znaczeń. A gdzie ty, kurewko, idziesz? No gdzie, kurwunio? Co ty tutaj?
O, dzień dobry, pierwszy czołg. O kurwa, pierwszy czołg. Pierdolnął nieźle. Jak on jedzie? Kurwa. Ty. On go, co jest? Co jest? Halo. Co to było być? Dwa zniszczyliśmy naraz. No tak, jechał z mocą dwóch czołgów mechanicznych. Przepraszam. Przepraszam. Naprawdę. Zdecydowanie za często po żartach przepraszam, ale no kurwa sami słyszycie. Dwa kolejne czołgi, jak słodko. Tak się rusza tylko, żeby się ruszać. Zniszczyłgi w jeździe. Tak jest, mamy zniszczone, cztery czołgi. Jak to kurwa cztery remain? Patrolling, kurwa, no nie wierzę, no. I kumacie, że ktoś zatwierdził pomysł takich kurwa, takiej misji, takich zadań? Ktoś pomyślał, że okej, this is very entertaining. Let's destroy first four flags, then four anti-tank, then four tanks, and then four tanks. This will be very entertainment, excitement, funny, enjoyable game. Good, good. Kurwa, i nie jest. Patrz, ile ich najebało na głównej ulicy. A tu kto mnie skrobie? To by się chyba kurwa. Kurwa. No tak, we dwóch. Wiecie, ile jeden taki Panzerfaust Shrek kosztuje? On tamten się zaciął jeszcze w kółko. Dobra, niech on sobie tam biega. Albowiem ja zamierzam zabiegać o kurwa względy końca tej misji. Patrz, jak się tu kręcą. Ten typ się kręci wokół własnego kółka. Czołg się kręci wokół budynku. Wszystko się tu kręci. Ja pierdolę, gandzie mafia, wiesz co się kręci. Dobra, jeden jedzie, dwóch stoi. Nie, wszyscy jadą i wszyscy się zaraz spotkają w jednym miejscu. Jak słodko. Jest jakie rodzinne spotkanie nam się szykuje. Ale rozkosznie. Dobra. No, nie dobra, kurwa, jest daleko od dobra. A ten typ, co tutaj myślałem, że przyjedzie, to stoi tam dalej w miejscu. No, on stoi bardzo daleko, ja myślałem, że on tu jechał. Nieważne. Dobra, proszę cię, koleżko, zrób jakąś autodestrukcję. Albowiem marzy mi się koniec tej misji. Ja lubię misję w Ardenach, ale to jest kurwa przesada jakaś. O nie, on jest jeszcze tam gdzie schowany. Jak ja tam podjadę, to pewnie wyjdzie jeszcze od cholery ludzi z panzerszekami. Na razie nie ma żadnego. No ale już chyba trzeci raz parkować i kurwa, nie wiem, coś zniszczyć, to mi nie będziecie kazali, co? To już chyba jest całe miasto zajęte. No i ostatni strzał. O Boże. Let's go to that church. Kurwa, jeszcze church. O nie, co za dwie minuty? Czekajcie, zaraz, jakie dwie minuty? Defend change against counterattack. Jeszcze powiedzcie mi, że kościół ma nagle kurwa HP. Czy ja tu muszę wysiąść? Nie, tu nie wysiadamy, Mateusz, co ty pierdolisz, jak tutaj wysiadamy? Jak nie wysiadamy? Dwie minuty mam wytrzymać, kurwa wasza mać. A tutaj muszę wjechać. Ja stąd wjechałem chyba. Kontra, tak. Kurwa, nawet nie wiem, z której strony kontra idzie. No niszczę ten kościół i co ja mam mu zrobić? Nie wolno, nie wolno. A no. Dawaj go, kurwa, dawaj. O Jezu, znowu czołgów od najebało. No siema. Oooo, cofaj. No kurwa, tak, cofaj, to oni ci wjadą. Ja czuję zagrożenie wszędzie, minuta mi została. No i co? Kurwa, jak dostanę zaraz informację, że kościół nie został obroniony, to nie wiem. Bronić kościoła. Wszyscy na pozycjach? Dobrze. Bronić kościoła i kurwa, tutaj Najman by nie miał racji. Tu nie można powiedzieć, że ludzie tu nikogo nie ma. Tu kurwa wszyscy są.
Wszyscy, całe jebane miasto, miasto, państwo niemieckie. No i dobra, i co się stanie po tej minucie teraz? Czy przyjadą posiłki? Czy nagle się Bóg zmartwychwstanie w tym kościele właśnie, konkretnie w tym, bo tak się umówiliśmy. I wtedy niczym Michael Jackson w jednym z tych kurwa koncertów weźmie lufę karabinu w dół. Że nie strzelać, nicht schießen. Bo nie wiadomo, tak, 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 koniec misji, mam nadzieję, kurwa mać. Ty, 40 minut mi zajęła ta misja, no to oczywiście, że nie robimy więcej w następnym odcinku. No zostały nam 3 misje w tej grze, wątpię, żebyśmy 3 zrobili w jednym odcinku. Zrobimy 2 w następnym i jeszcze 1 w takim razie na ostatnią misję. Jest jeszcze jeden odcinek na ostatnią misję. O kurwa. To było gęste. Ta misja była bardzo gęsta. Frank Kowalski. Do not co? Do not go into that town. Aha, super kurwa, zajebiście śmieszne. Było trzeba chwilę poczekać i posłuchać, kurwa, to by nie było traumy do końca życia. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku gry Call of Duty Finest Hour. Trzymajcie się i cześć.